Cześć! Hejka, witam Was w kolejnym vlogu. Jest to vlog wielkanocny, w którym chcieliśmy Wam złożyć życzenia. Otóż, z okazji świąt wielkanocnych życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, smacznego jajka i szynki, dużo prezentów od zajączka oraz najważniejsze, mokrego dyngusa. Ponieważ jak wiecie, dziś jest śmingus dyngus. Śmingus dyngus, moje ulubione święto. Moje też. Ja zostałam dziś już z 5 razy oblana wodą i się musiałam ciągle przebierać. Ja też. A później my zabrałyśmy ze sobą wodę w sikawkach i szłyśmy oblewać naszych przyjaciół. Było bardzo śmiesznie i wesoło. A tak w ogóle, jak po świętach wielkanocnych u Was? Piszcie w komentarzach. No i jeszcze napiszcie w komentarzu oczywiście, ile razy byliście oblani wodą. Możecie również wspomnieć, co dostaliście od zajączka wielkanocnego. Może któremuś z Was spełniło się największe marzenie petshopowe i dostał tego petshopa od zajączka. Mam nadzieję, że święta u Was mijają w super atmosferze. No dobrze, a teraz mamy dla Was małą niespodziankę. Wiemy, że każdy z Was pewnie lubi Logana. Dlatego chcieliśmy Wam pokazać relację z dnia Śmingus Dyngus od Logana. A więc zapraszamy do obejrzenia. Pam, 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 pam. Param, param, param. Dziadek, spacerujemy już tak godzinę, już mnie nogi bolą. Mnie też wnusi już kolana bolą. Ale może kogoś spotkamy i go oblejemy. Oblaliśmy już wiele przechodniów, a potem się na nas wściekli i musieliśmy uciekać. Patrz, dziadek, tam są zakręceni. Chodź, oblejemy ich. Czekaj, wnusiu, nie jestem taki szybki jak ty. Ale fajne są te święta. No, mijają świetnie. Tyle się objadłam, że już brzuch mnie boli. Ale dzisiaj musimy uważać, bo przecież jest śmigus dyngus. Tam, ja już tyle razy zostałam dziś oblana, że kolejny raz już raczej nie zaszkodzi. Widzę ich! Będziemy się skradać po cichu i w najmniej oczekiwanym momencie zaatakujemy. Jej, odpalimy armaty z wodą! Ale czad! Moja wielka strzykawka. Wnusiu, gdzieś ty ją kupił? Znalazłem ją na strychu. Aha. Uwaga, dziadek, przygotuj się, atakujemy! Dawaj! Uwaga! Obleję was wszystkie! Ha, ha! Jest śmigus dyngus, więc macie za swoje! I co? Jak się wam podobało? Jesteśmy całe mokre, Logan, i znowu się muszę iść przebierać. Oj tam, oj tam. Jakie ich miny były! No dobra, dziękujemy za polanie, ale dajcie już sobie spokój. Jeszcze ja was muszę oblać! Nie, nie, panie Emilu, panu już dziękujemy. Dziadek, zrzuć już te okulary, bo słonko zaszło. Ale ja chcę patrzeć na świat przez różowe okulary. Wszystko jest zabawniejsze i śmieszniejsze. A poza tym oczy mnie pieką. Oj, dziadek, dziadek. Jak już tam chcesz. Dziadek, przecież nie polałem Megan, mojej dziewczyny. Okej, a ja poleję Wieśkę. Ale musimy uważać na twojego teścia. Bo to bardzo nieprzyjemny człowiek. Wiem, dziadku, wiem. Masz rację. No to zadzwońmy i sprawdźmy, czy są w domu. A jeżeli tak, to wbijamy! Dobra, dzwonimy, dziadziuś. Masz bardzo stylowy telefon. Też bym taki chciał. Wiem. Cicho, dziadek, wykręcamy. Kurczę, nikt się nie zgłasza. Chyba ich nie ma w domu, wnusiu. Dobra, chodźcie, idziemy się przebrać. Ichy. Jeszcze raz. Ty, Loguś, patrz, oni tam sobie spacerują. Racja, zaczajmy się. Ale fajnie na tym spacerku, taka ładna pogoda. Dobrze, że się wybraliśmy. Patrzcie, sadawka. Nie zbliżaj się, bo upaprzesz się w błocie. Aha. Wnusiu, jestem już za stary, żeby biegać za dziewczynami. Stanę sobie tam w rogu i będę obserwował twoją akcję. Dobrze, dziadku, postaram się dobrze spisać. Trzymam kciuki. Dobra, Logan, przygotuj się. Biegiem! Mamo!
Patrz, jaka ładna torebka, chodź zobaczyć. Już idę. Dobra, zaczekam na nich, ale rzucę te okulary. Bo już słonko zaszło. Fle, ale bagno. O kurczę. Wnusiu, brawo! O kurczę, co oni mi zrobili? Przez tego durnia Logana wylądowałem w błotnej sadzawce. Daj mi rękę, pomóż mi wyjść stąd. A jak cię dorwę, to popamiętasz. Nie dawaj mu ręki, bo ci coś strasznego zrobi, jak wyjdzie. Jak ja wyjdę, to się z wami policzę. Wy dwa wstrętne matoły. Jestem mega wściekły. Dziadku, ja się boję. Nie martw się, wnusiu. Zapomniałeś? Zdobyłem czarny pas, bo w młodości ćwiczyłem karate i judo, więc jeszcze pamiętam kilka kroków, a raczej nie kilka, tylko wszystko. I jakbym mu pokazał kilka z moich chwytów, to by tydzień z łóżka nie wstał. Uff, dziadku, uspokoiłeś mnie. A gdzie masz ten czarny pas? W szafie, w moim domu, na Florydzie. Od kiedy ty na Florydzie mieszkasz? Z 50 lat już, wnusiu. Dobra. Spadajmy stąd, bo on już wychodzi na zdorwie. Ała, wnusiu. Pomocy, dwa głąby mnie dorwały. Zdzisław, gdzie ty jesteś? Boże. Twój kochany Logan z tym swoim starcem mi to zgotowali. Nie wierzę. Ty, dziadek, patrzcie. Przyszła Megan z Wieśką. Oblewamy ich szybko. Dawaj, Logan. Śmigus, dyngus. Dzisława przy okazji polej. Tego już za wiele. Zaraz się z wami policzę. Wnusiu, weź mnie na barana. Nie dam rady dalej lecieć. Skakuj, dziadek, szybko. Szybciej, wnusiek, biegnij. Dogania was. Uciekli mi, już ich nie złapię. Następnym razem. Au! Ale to nie znaczy, że się poddałem. Zapłacą mi za to. Chodź, Zdzisław, idziemy do domu. Jesteś cały mokry. Jeszcze się rozchorujesz. Mamo, ale my też jesteśmy mokre. No my też. Chodźcie. Juhu, a więc to na tyle. Tak wyglądał dzień. Śmigus, dyngus z życia Logana. Mam nadzieję, że się pośmialiście i że się wam podobało. A tymczasem żegnamy się z wami. Pozdrawiamy was serdecznie. Pa, pa! Pa!